Bądź mną. Level 44. 15 lat po rozwodzie. Jak ten czas zapierdala JPG. Była żona, dwójka dzieci w chuj daleko. Życie takie beznadziejne. Robota w korbo. Nie 10K. Zero seksu. Przegryw mocno. W robocie awans dostaje dwa razy młodszy szczyl. Chuj w to. Wróć do domu. Nie wróć do domu. Idź do knajpy schlać pałę. Wstań rano. Nawet nie ma kaca. Nie twój dom. Obok leży lożka 7/10. Level max 22. What? PNG? Uciekaj. Lożka się budzi. Za późno. Strach. Dużo strachu. Lożka tłumaczy, co się wczoraj działo. Zbyt pijany na seks. Nic się nie stało. Gadacie o pierdołach resztę przedpołudnia. Macie wiele wspólnego. Ona jest nowa w mieście. Lubi cię. Od 2 tygodni spotykacie się na anonimowy seks u niej. Lożka nadaje sens życiu. Już nigdy samotny gif. Pieprzycie się jak króliki, prawie codziennie. Czuj się jak 20-latek i ona ma 20 lat. Któregoś razu siedzicie u niej. Lożka robi loda. Feels good, man. Dzwoni twój telefon. Numer nieznany. Lożka... Powinieneś odebrać. Czemu nie? Okazuje się, że to ex-żona. Okazuje się, że twoja córka od 2 tygodni nie odzywa się do matki. Ostatni raz widziałeś ją, jak miała 5 lat. Mózg jak kalkulator. 5 + 15 = 20. Słodka 20 patrzy na ciebie zalotnie. Kurwa, kurwa, kurwa! Wybiegnij bez słowa, wybiegnij bez spodni. Jedź jak najdalej. Deszcz zacina jak pojebany. Płacz i klnij. Zetnij zakręt. Autostopowicz, fuck! Za późno na reakcję. Autostopowicz odbija się od auta i spada w dół klifu. Niebezpieczne drogi, ekse. Fuck! Już nic nie możesz zrobić. Nie zadzwonisz po policję, bo trochę piłeś. Wróć do domu. Nazajutrz w pracy kierownik szczyl prosi cię do biura. Wiem, że posuwasz moją dziewczynę. What the fuck? Nie, ja posuwam swoją córkę. On what the fuck? Wyjdź jak bohater niezniszczalnych. Policja w korytarzu. Fuck, 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 fuck. Wiedzą o autostopowiczu. Pan Anon? Tak? Proszę z nami. Przejebane. Na komendzie oskarżają cię o gwałt. What? Gwałt. Wchodzi Lożka i mówi, że robiłeś jej brzydkie rzeczy. Wtrącają cię do aresztu. Słyszysz, jak dwóch gliniarzy rozmawia. Zeskrobywaliśmy ją 5 godzin. Podobno całkiem ją rozjebało na kamieniach. No, nic nie zostało do poruchania. Kamienie to groźne, skurwysyny. Nikt jej nie powiedział, że nie łapie się stopa na klifach. Czekaj, co? Ją? Jej? Wyjdź za kaucją. Kto wpłacił? W ramię puka cię kierownik szczyl. Kichuj. Chodź ze mną. Idź z nim. W samochodzie kierownik szczyl próbuje cię pocałować. Lol, wyjeb mu. Czuj się jak 20-latek. Pocałuj mnie, to Lożka wycofa zeznania. Kierownik szczyl dostaje całusa. Smak sera. Jedźmy do ciebie. O ja pierdolę. Jedziecie. Kierownik szczyl opowiada ci o wszystkich brzydkich rzeczach, jakie ci zrobi, jak dojedziecie do twojego domu. Łzy w oczach. Jak nie to więzienie za gwałt. Dojeżdżacie do klifów. Taki chuj. Cios w jaja. Odpinasz jego pas. Samochód wylatuje w przepaść. Ciemność. Lol, żyjesz. Wszystko ujebane krwią. Kierownik szczyl nie ma głowy. Wracasz do domu na piechotę. Chcesz iść spać, ale telefon. Eks płacze. Mówi, żebyś włączył TV. Mózg rozjebany. Autostopowiczka to twoja córka. Ojciec roku, PNG. Następnego dnia w pracy mówią ci, że dostajesz awans, bo kierownik szczyl jest rozjebany. Lel, własne biuro. Happy Queen? Do biura wchodzi Lożka, biadoli. Powiedz, że jak przestanie płakać, to zabierzesz ją w specjalne miejsce i wszystko będzie dobrze. Jakie miejsce? Klify.